Posłuchajcie. Mam dzisiaj dla ciebie słowa życia. Mam dla ciebie dzisiaj prostą Ewangelię. Mam dla ciebie pojednanie z Bogiem. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, ja znałam te wersety z Biblii przez lata. Ale dopiero w 2015 roku ja zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. W 2015 roku zaryzykowałam i zawołałam do Jezusa. Ja porzuciłam wszystko, co wiedziałam intelektualnie o Bogu. I chcę ci powiedzieć, abyś też dzisiaj to porzucił. Wszystkie informacje, które zgromadziłeś o Bogu do tej pory, porzuć to i posłuchaj mnie. Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Chcę ci powiedzieć, że dziś, kiedy uwierzysz w prostą Ewangelię, w proste słowa, dostąpisz pojednania z Bogiem. Jeżeli w swoim sercu szukasz Boga, jeśli zastanawiasz się nad Jego istnieniem, to posłuchaj mnie. Dziś możesz pojednać się z Bogiem. Zostało to załatwione przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zszedł na tą ziemię, aby zapłacić za grzech tego świata. Ale nie mówmy teraz globalnie, porozmawiajmy o Tobie. Jezus Chrystus 2000 lat temu zszedł na tą ziemię, aby zapłacić za Ciebie karę. Aby stać się grzechem zamiast Ciebie. Aby stać się przekleństwem zamiast Ciebie. Może uważasz, że nie jesteś tak złym człowiekiem, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ja nie mówię ci teraz o stopniowaniu grzechów. Grzech lekki, ciężki, mocny, słaby. Słowo Boże mówi, każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. I gdyby nie Jezus Chrystus, to cały świat skazany by został na potępienie. Ale właśnie to jest ta miłość Boża. To jest ta miłość Boża. Bóg zszedł na tą ziemię, wcielił się w człowieka i zapłacił za grzech, za twój grzech. I jedyne, co możesz z tym zrobić, to to przyjąć. Ja przez całe życie starałam się zasłużyć w oczach Boga różnymi uczynkami. Przyjmowałam sakramenty, chodziłam do kościoła i myślałam, że jest tacy. Ale w 2015 roku zweryfikowałam swoje serce i zachęcam cię do tego samego. Zweryfikuj swoje serce. Bo wiesz, możesz kozaczyć przed drugim człowiekiem, ale ty dobrze wiesz, co czujesz, kiedy kładziesz się spać. Ja w 2015 roku zweryfikowałam swoje serce i ja wiedziałam wewnątrz siebie, że ja nie znam Boga. Że ja tylko wiem jakieś informacje o Niego, o Nim. A w Kościele mówią, że Bóg jest żywy. Więc jeśli jest żywy, to ja powinnam Go znać osobiście. I wtedy w prostocie swojego serca zawołałam do Jezusa, że jeśli tylko On jest, to aby odmienił moje życie. Ja wtedy, w tym momencie, tym aktem przeprosiłam Go za to, że tak naprawdę żyłam bez Niego. Ja widziałam to. Ja wiedziałam, że żyję bez Boga. Bez Jego realnej obecności. Przeprosiłam Go za to i zaprosiłam Go do swojego życia. I chcę ci powiedzieć, że wtedy narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Zamieszka we mnie Duch Święty. Pojednałam się z Jezusem w tym momencie. Nie pojednałam się z Jezusem, kiedy zostałam ochrzczona jako niemowlę.
pojednałam się z Jezusem, kiedy przeprosiłam Go, kiedy spokutowałam z tego, że żyję bez Niego, ustanowiłam swoim Panem i Zbawicielem i zaprosiłam do swojego życia. To jest rozwiązanie dla człowieka. Karą za grzech jest śmierć, ale rozwiązanie to Jezus. Rozwiązanie to krzyż Golgoty. Dziś zachęcam Cię, abyś zawołał do Jezusa. To jest właśnie Ewangelia mocy. To jest Ewangelia łaski. Łaska to Boża przychylność. Masz przychylność Bożą, ale masz też wolną wolę i Bóg to respektuje. Jeżeli tylko otworzysz dzisiaj swoje serce i zawołasz do Boga, to na bank On Ci odpowie. Dlaczego Ci odpowie? Bo odpowiedział mi. A Bóg powiedział też w swoim słowie, że nie ma względu na osobę. Bóg odpowiedział mi, więc odpowie i Tobie. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus nie tylko zapłacił za grzech ludzkości, ale poniósł fizycznie na sobie każdy ciężar, każdej choroby, każdego zniewolenia. To dobra nowina o tym, że możesz być zdrowy. Jeśli chorujesz na jakąkolwiek chorobę, to chcę Ci powiedzieć, że dziś możesz być uzdrowiony i mówię to poważnie. Słowo Boże mówi, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, że na chorych będą kładli ręce, a ci wyzdrowieją. Jeśli jesteś chory, podejdź do mnie, pomodlę się o ciebie, a zostaniesz uzdrowiony. Jeśli chcesz, aby cię poprowadzić w modlitwie o pojednanie z Bogiem, podejdź do mnie. A jeżeli się wstydzisz albo masz jakieś hamulce, to teraz powiedz: Boże Ojcze, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. Ja przyjmuję ofiarę Jezusa na krzyżu i ja wierzę, Boże, w to, że jest mi wybaczone. Od dziś, Boże, od dziś, Jezus, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Rządź w moim życiu. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za każdą osobę, która teraz oddała swoje życie Tobie. Ja zabezpieczam tych ludzi świętą krwią Jezusa i ja przeklinam wszelkie siły demoniczne. Amen.